Mam tutaj Amplituner, dokładnie DVD Receiva firmy Onkyo. Działa. No tam nic mu nie przeszkadza w działaniu. Za wyjątkiem jednego mankamentu, upierdliwego dość. Możecie to teraz zaobserwować. Szuflada nie zostaje w tej pozycji wysuniętej, tylko się chowa. Któryś ze styków nawalił prawdopodobnie. Poza tym wszystko działa bez żadnego problemu. Więc trzeba się zająć tą szufladą. Ale jeszcze ma on takie mankamenty jak brak kilku przycisków. I tymi przyciskami się zajmę. Po prostu dorobię je. Co prawda nie są mi potrzebne, ale dorobię je, żeby kompletny był ten DVD Receiver. Swego czasu było to dość popularne urządzenie. Ma na pokładzie dekodery Dolby i DTS-u. Można też użyć innych ustawień. Radio też działa. Tutaj nie mam anteny, więc nie pokażę wam, jak działa. Kilka wejść. Więc urządzenie jest dosyć ciekawe. Zmieszczono w nim 5 kanałów wzmacniacze. Są to wzmacniacze STK. Zaraz zobaczymy dokładnie, jak się nazywają. Takie same jak użyte w kodzie, która kiedyś była u mnie na kanale. Przy okazji omawiania kondensatorów. Ma też ciekawe funkcje, jeżeli chodzi o wyświetlanie do display. I co tu jeszcze? No to jak wiadomo, jak wszystkie urządzenia, ma też możliwości surroundowe. Możliwości ustawienia głośników, przełączania między głośnikami A, B. No, resztę można zrobić z pilota. Dobrze, zajrzyjmy do środka. Muszę to... Nie, najpierw na tył zajrzymy, a potem do środka. Urządzenie jest sporych rozmiarów, ale widać, że tutaj mamy wentylator, zaciski do anteny na fale długie, antenę na UKF, wyjścia wideo, to wiadomo, wyjścia audio i wyjścia. Tutaj mamy także możliwość współpracy z rekorderem cyfrowym. Złącze do systemowego pilota. Złącze tak zwane z kart do podłączenia telewizora. No i wyjścia do głośników na zaciskach sprężynowych. Bardzo sobie chwalę to urządzenie. Niemniej trzeba zrobić ten upierdliwy mankament, jakim jest chowanie się szuflady. Urządzenie jest trochę zakurzone. Powiem wam, jak wszedłem w posiadanie tego urządzenia. Przywiozłem je osobiście z Niemiec, jeszcze w poprzedniej pracy, gdy pracowałem jako handlowiec. Zdarzało mi się odwiedzać naszych zachodnich sąsiadów i wypatrzyłem gdzieś tam ogłoszenie na trasie mojego przejazdu i wziąłem, zakupiłem takie urządzenie, odebrałem je osobiście. Okazało się, że miało jakieś przepięcie. Jako że problemem było to, że mnie w większości czasu w domu nie było, bo byłem na wyjazdach, wysłałem to do firmy, która nazywa się EIC z Warszawy i poprosiłem tamtejszy serwis, żeby mi to urządzenie naprawiono. Zajął się nim osobiście kierownik serwisu, pan Jarosław, za co mu bardzo dziękuję, bo szybko naprawili to urządzenie. Efektem było coś takiego, że nie było słychać w ogóle sygnału na końcówkach mocy. Nie wiem, nie pytałem, co się zepsuło. W każdym razie z tego przepięcia sieciowego urządzenie zostało uratowane. Tu widzę jakieś elementy dolutowane, wymienione. Nie będę oceniał pracy, ponieważ byłem z niej zadowolony i powiem, że po 2 albo 3 tygodniach urządzenie
Za małe pieniądze naprawiono mi i otrzymałem je z powrotem do domu. Nawet, jak widzicie, nie były tknięte kondensatory. Urządzenie działa, więc myślę, że nie ma problemu, że te kondensatory nie zostały sprawdzone. Tam są końcówki mocy, no nie widać ich w tej chwili. To jest STK, dwukanałowa końcówka STK 402050 i trzykanałowa końcówka STK 402250. I oczywiście wyjście na subwoofer. Ładny, potężny, jak na takie małe 30-watowe urządzenie, transformator. No, czyli generalnie urządzenie jest w budowie modułowej. Zobaczcie, ile pięterek. Nie będziemy zaglądać do sekcji audio w ogóle. Spróbuję przekonać się, dlaczego ten moduł stwarza taki problem, że nie zatrzymuje się w pozycji wysuniętej. Przy okazji widać, że jest tutaj trochę kurzu. Przed zdjęciem taśmy należy zewrzeć te dwa punkty. Winowajcą tej dziwnej pracy szuflady jest ten switch. Nie wiem, czy on powinien być taki luźny, czy nie powinien przypadkiem dopięty jakąś sprężynką. Tego już niestety na schemacie nie ma. Ponieważ widzimy cały zintegrowany moduł tutaj napędu. No niestety mam tutaj dwa najbardziej nielubiane przeze mnie typy styków. No i pozostała jeszcze kontrola, czy to działa. No, za duży opór mamy jeszcze. Trzeba wyczyścić jeszcze raz. A nie, to ja źle położyłem palec. Sprawdźmy sobie parę razy. Źle, trzeba to wyczyścić jeszcze raz. Dla zainteresowanych, w środku są dwa pola stykowe. Tutaj mamy blaszkę, a tutaj cięgno dociskające. Dobra, żeby nie robić cyrków, po prostu podłączyłem sobie dwa zielone przewody, przedłużki. Oporność przewodów. Widzicie, ten przewód jest podpięty pod tą końcówkę, a ten drugi przewód jest podpięty tutaj pod tą końcówkę. Dobrze, wyczyszczone. No teraz trzeba to złożyć. Się tak ładnie i pięknie składa. Zdejmijmy sobie najpierw jednak górną część, czyli tackę. No i spadło mi. Całe szczęście nie jest to delikatne. Dobra. I teraz w którym kierunku to było? Prawdopodobnie w tym. Tutaj mamy takie zatrzaski. Tylko trzeba być ostrożnym, żeby to ładnie wszystko pomieścić i nie połamać tych delikatnych plastików. Dobrze. Pozostały mi do wkręcenia dwie śrubeczki. Tam są kołki ustalające, więc nie musimy się tym przejmować. Widzę, że ktoś tutaj potraktował mechanizm trybiki jakimś smarem. I się trochę nakleiło tutaj różnego dziadostwa. Więc trochę trzeba to oczyścić. Ok. Załóżmy pasek. Pasek przy okazji można też przeczyścić.
pewnie jest brudny. Tyle miesięcy to chodziło bez żadnej konserwacji, no to dajemy. I jeszcze z drugiej strony. Dobrze, już mamy prawie cały. Dobrze. Z tym mamy już z głowy. Tutaj jeszcze ten smar, który tak perfidnie leży. Ok, to do śmieci. Tu troszeczkę przetrzeć z kurzu. Rok produkcji. Nasz film jest krótki, ale okaże się, że to działa. To na pocieszenie Wam pokażę, jak zachwycano się tym sprzętem w latach 90. Tam była recenzja poczytnego magazynu audio. To też trzeba by tak przeczyścić. Czy jeżeli chodzi o niego, to tak za bardzo nie narzekam. Dosyć przyjemnie mi gra, chociaż ma nieco ostrawe brzmienie. Ja stosuję go z zespołami głośnikowymi szerokopasmowymi. O, coś się burzy, coś. Nawet nie wiem, po co to jest. I to brzmienie jest w tym momencie już takie dosyć stonowane. Coś mi tu zleciało, ale gdzie jest ta śrubka? Tu jest ta śrubka. No ciekawi mnie, czy tylko ta bolączka dotknęła ten odtwarzacz, jeżeli chodzi o ten styk tutaj. Dobrze, nie będę Was zanudzał montażem, ja zmontuję i pokażę resztę. Nie zamocowałem jeszcze panelu, bo będę go zdejmował. O, dosyć dużo mocy bierze ten odtwarzacz, widzę. Sukces! O to chodziło. No jeszcze kwestia, czy gra. Jak widzicie, gra. Jest bardzo zniszczona płyta, poza tym to jest CDR. Teraz muszę odkręcić to, wyjąć przyciski i zrobić formę. Jak widzicie, tak wygląda zespół przełączników. W związku z tym nie będę tego odlewał, tylko po prostu tu dokleję takie czpienie. Środek przewiercę, nagwintuję i wkręcę śrubkę od dołu. Powinno być to skuteczne. Tu największy problem jest z tym przyciskiem, dlatego też muszę zrobić to w taki sposób. Jest on zintegrowany z całym tym plastikowym wnętrzem. No to mam trochę kombinowania. Najpierw muszę znaleźć jakieś dawce, kołeczki. Muszę się zastanowić nad tym. A tak wygląda wyświetlacz. Bardzo ładny, prawda?
Zanim nie wymyślę te przyciski, pozwólcie, że zacytuję Wam niepodpisanego autora recenzji, czy tam migawki na temat tego urządzenia, ale zwróćcie uwagę, na tej reklamie zawsze mnie to śmieszyło. Telewizor działa bez przewodów. Ten DVD receiver działa bez przewodów, nawet nie ma zasilania podpiętego. Przewody głośnikowe też gdzieś ukryte magicznie. No, także to jest jego cena. Była jego cena w tym roku. To jest styczeń 2001. Oczywiście magazyn Audio. Cytuję z magazynu Audio. Tak, i ta firma była serwisem, która mi naprawiała to urządzenie. Ja po prostu wysłałem do serwisu to urządzenie, ponieważ sam nie miałem czasu, żeby się zająć tym urządzeniem, skoro przez cały czas mnie w domu nie było. No to nie było czasu na to, żeby to naprawić. A byłem w ten czas żonaty, w związku z czym żona chciała na czymś oglądać filmy z wypożyczalni. Mniejsza już o to. Zobaczcie, reklama mówi, że ma dekodery DTS AC3, tryb Theater Dimensional, dwa wejścia cyfrowe, jedno wyjście, dwa wejścia SVHS, moc 5 razy 35 W. I faktycznie 35 W kiedyś mierzyłem było. Na jakich układach Wam już pokazywałem, jest to zbudowane, no ale tak patrzę z powrotem na to, jak to tam, o, tutaj trochę cienia jest, no zobaczcie, no, urządzenie działa bez podpiętych przewodów, zawsze mnie te reklamy śmieszyły. A potem taki człowiek, czy tam kobieta, zamówi sobie montaż zakupionego zestawu i okazuje się, że jest mnóstwo przewodów. Panie, na reklamie wyglądało to inaczej. I nie dziwi mnie stąd popularność belek pod telewizorami, tak zwanych soundbarów, ale on to się wtedy dosyć mocno reklamowało. Widzicie, zestawy kina domowego nie były tanie. Ale dobra, przejdźmy do tego artykułu. Pozwólcie, że nie będę cytował całego artykułu. Naprawdę chciałbym powiedzieć Wam, kto napisał to. Ale niestety tu jest Cambridge Audio, tu jest reklama, więc nie mam podpisanego artykułu. No ale dobrze. Czy to, co tutaj pan piszący ten artykuł w magazynie Audio pokrywa się z rzeczywistością, wam potem powiem. No ale zobaczmy. Wzmacniacz dysponuje mocą 30 W na kanał przy 6 ohmach. Jakkolwiek nie jest to moc predysponująca do nagłaśniania sal kinowych, to gwarantuję, że mieszkanie może zostać wypełnione dźwiękiem o poziomie nieakceptowalnym u sąsiadów, do czego zawsze może się przecież przyłożyć niezależny, aktywny subwoofer. Jestem naprawdę pod wrażeniem. Jako rozwydrzony ciągły użytkownik lepszych i gorszych urządzeń do kina domowego, szybko zaczynam narzekać. Po włączeniu doktora specjalisty oniemiałem. Urządzenie gra jak prawdziwy system składający się z dobrego odseparowanego DVD i amplitunera. Specjalistę pochwalić należy przede wszystkim za szybkość i energię dźwięku. Gotów jest stworzyć prawdziwy show. Miałem wrażenie, że minuty koncertów płyną szybciej, a akcje filmów toczą się bardziej zdecydowanie. Góra sypie detalami jak z rękawa, analityczność środka jest na dobrym poziomie, bas jest szybki, twardy i zwrotny. Może jako element kina domowego powinien być nieco bardziej rozłożysty, ale podczas odtwarzania muzycznych fragmentów zdaje się spełniać swoje zadanie idealnie. Specjalista dochodzi czasami do metaliczności, ostrych fragmentów pojawia się w jego grze bardzo wiele i o ile jest to akceptowalne podczas filmowej akcji, to może trochę dokuczać delikatniejszym uszom w trakcie słuchania płyt CD. Rozsądek podpowiada jednak, że są to problemy, które charakteryzują nawet urządzenia znacznie droższe. Doktor specjalista dołącza jeszcze do palety swoich zalet bardzo dobry obraz. Z obrazem mogę się zgodzić, jest to fajny obraz. Autor urządzenia nie wiedział, co pracuje w końcówce. Wiem, że testowano w tym magazynie także urządzenie, które nazywało się Koda, z tymi samymi końcówkami
I powiem wam, że tam opinia była zupełnie inna. Tam opinia była o bardzo dobrym dźwięku z tamtego urządzenia, bez metaliczności, z ładnym basem. I co mogę powiedzieć, rzeczywiście urządzenie mi jest metaliczne. W muzyce mi to nie przeszkadza, ponieważ pozbyłem się tych naleciałości z góry przez zastosowanie głośnika szerokopasmowego, którego wam kiedyś pokazywałem. I to brzmienie się wyłagodziło. Bas jest świetny, dobry. Jest w pomieszczeniu 13 metrów, tam może chyba z kawałkiem, jaką jest moja sypialnia. Ten zestaw gra bardzo dobrze. Nie używam już DVD, chociaż czasami coś tam wrzucę i obejrzę sobie w łóżku jakiś film. Częściej używam w tym urządzeniu tunera radiowego i odtwarzacza DVD. Mam podłączony do niego gramofon i magnetofon, także można zasypiać przy różnych nośnikach i różnej muzyce. Czy ta recenzja miała wpływ na zakup tego urządzenia? Nie, nie miała. Po prostu podobało mi się jego aparycja, jego wygląd. I te reklamy przekonały mnie do tego, żeby to urządzenie kupić. Zresztą mam zaufanie do firmy Onkyo i jeszcze się nie zawiodłem. Dobra, tyle tej recenzji, tyle cytatów. Przypominam, pan, który robił recenzję tego urządzenia, nie wiedział, że zbudowane jest ono ze scalonych końcówek mocy STK, które są tak często potępiane za chude i metaliczne brzmienie. Z instrukcji obsługi, instrukcji użytkownika, możemy dowiedzieć się, jakie to urządzenie ma parametry. Najbardziej interesująca część to oczywiście wzmacniacz mocy. Jak widzicie, na wszystkich kanałach mamy 30 W na 6 ohmach, podczas gdy podajemy na wejście sygnał 1 kHz, wtedy mamy THD na poziomie 0,6%. Moc wyjściowa ciągła według normy DIN to także 30 W w tych samych warunkach. THD mamy 0,6% przy mocy znamionowej i 0,2% przy 1 W na wyjściu. Zniekształcenia intermodulacyjne są identyczne. Współczynnik tłumienia mamy 40 na 8 ohmach i zakres częstotliwości przenoszonych przez urządzenie to jest 20 Hz do 30 kHz przy nierównomierności pasma 0,8 dB. Tu mamy coś takiego jak acoustic control. Nie mamy typowej gałki do basu i sopranu. Mamy tylko przycisk, który włącza nam 3 stopnie regulacji barwy dźwięku. Pierwszy, tutaj nie ma zaznaczonego, będzie to 0, gdzie nie mamy w ogóle regulacji. Pierwszy plus 6 dB przy 40 Hz. I drugi, który ma podbicie 10 dB przy 55 Hz. I jednocześnie podbija nam to 5 dB przy 10 kHz. Mamy dosyć duży odstęp sygnału od szumu, 100 dB. Tutaj mamy sekcję tunera. Jak widzicie, czułość tego tunera jest bardzo fajna. Dość czuły jest ten tuner. W zupełności to wystarczy, żeby na odcinku dwumetrowego kabla ułożonego w dipol sobie odbierać stacje radiowe w odległości jakichś tam 6 km od nadajnika. I ostatnia rzecz, która nas może zainteresować, to jest konsumpcja z sieci 155 W oraz rozmiary. Zwróćcie uwagę na to, że urządzenie jest, patrząc z góry, prawie kwadratowe. Szerokość 43,5 cm, wysokość 10,1 cm i 42 cm głębokie, 8 cm. Waga 10 kg, prawie 10 kg. Jest co nosić. Interesujące mogą być jeszcze częstotliwości próbkowania z płyty DVD, wideo CD i audio CD wychodzące na głośniki i częstotliwości próbkowania podczas konwersji sygnału cyfrowego do analogowego. Możecie sobie zatrzymać film, żeby się zapoznać z tymi wielkościami. Nie będę ich omawiał. Wynikają one po prostu z formatu. Ponieważ jest to urządzenie do kina domowego, mamy także rysunek, w jaki sposób rozmieścić w pomieszczeniu głośniki.
I tu muszę zwrócić uwagę, że nie jest to jakiś tam system nowoczesny, surround, tam ambient albo coś w tym stylu, Dolby, tylko to jest zwykłe 5.1. To jest ten najwcześniejszy system cyfrowy dźwięku dookólnego z 5 głośnikami plus subwoofer. Niestety urządzenie nie dokonuje konwersji z wejścia wideo kompozyt, komponent na wyjście S wideo. Nie jest to możliwe. Bardzo mnie to zawsze irytowało, no ale cóż. Trzeba używać wejścia do telewizora czy monitora w takim formacie, jakim podaje źródło, czyli na przykład magnetowid. Także podsumowując, urządzenie DRS2.0 jest urządzeniem bardzo fajnym, udanym, z dosyć dynamicznym i przyjemnym dźwiękiem, o ile zastosuje się odpowiednie kolumny. Jego ceny dzisiaj są naprawdę bardzo małe. W okolicach 100 zł można taki właśnie DVD receiver kupić. Polecam. Musiałem zdjąć te aluminiowe ozdobniki, ponieważ tutaj jest ułamana część, która powinna wyglądać tak. Najprościej byłoby zastosować coś takiego po prostu wkręcone do dołu i nie przejmować się gwintem, ale nie jest to rozwiązanie dosyć eleganckie. Tego ciąć mi szkoda, bo może się jeszcze kiedyś przydać. Zrobiłem tam dwa czpienie, tutaj na wierce i po prostu wkleję to. Nie gwintuję, bo po prostu nie mam gwintownika 2 mm, narzynki dokładniej. No i gwintownika, połamały mi się. Żywica musi wysnąć do jutra. Tutaj centrowanie, ta koszulka. Nie są błyszczące, ale będą spełniać swoje funkcje. Uchylę wam nieco rąbka tajemnicy, co jest pod tą górną płytą. Tu jest moduł DVD, płytka od DVD, a tam z tyłu są przełączniki obrazu. Tutaj mamy główną dowodzącą płytkę z dekoderami. Tak czy nie? Co to jest? Tak, bo tutaj mamy dekodery. Tuner. No i te wzmacniacze, do których jakoś się tam dobrać nie mogę. Żeby wam pokazać dokładnie typ, ale już pokazywałem wam ze schematu. No, bardzo ładny sposób montażu na takie fajne zatrzaski. Mi się akurat bardzo podoba. To tutaj wygląda, jakby to były podłączone jakieś tranzystory, prawda? Do radiatora. To w rzeczywistości są stabilizatory napięcia wychodzące z zasilacza. No, niestety tu mamy tylko transformator z napięciami. To nam to idzie, jak widzicie, tymi kablami tu gdzieś przewodami, znaczy się tu gdzieś do wzmacniacza. Tu gdzieś do zasilacza. Mamy przecież sekcje cyfrowe, więc potrzebne jest kilka różnych napięć. I tam elementy, które się grzeją, są przymocowane do radiatora. Panel przedni mocowany jest za pomocą takich śrub. Jeżeli wam śruba nie chce wejść, cofnijcie ją. O, jak przeskoczy, to znaczy, że trafiła na stary gwint. Ok, dokręcone. Co mi się nie podoba, to ten przewód. Ten przewód to jest wyjście słuchawkowe. Tutaj i prowadzony jest tuż obok transformatora głośnikowego. Jakiego głośnikowego, przepraszam. Bo tam jest przygotowane już do zrobienia coś, więc transformatora zasilającego. I tak mi się przejęzyczyło. Urządzenie złożone tutaj na razie tych kartek, które mi centrują przyciski, nie będę wyjmował, ale tu mogę wam pokazać. To wygląda mniej więcej tak. Różni się, ja wiem, że się różni, ale jest to urządzenie do mojego domowego użytku, którego już pewnie nigdy nie sprzedam. W związku z tym mi to nie przeszkadza. Tam mówiłem w opisie danych technicznych, że jest tylko taka regulacja barwy. Tutaj się tak ładnie zmienia kolor.
Nie mogę wam puścić tego, co tam gra. Nie mam płyty, którą bym w tej chwili mógł puścić, żeby zaprezentować zmianę barwy dźwięku. Dobrze. Tu mamy systemy dookólne. Stereo. Wszystko można wprowadzić z panelu przedniego. Urządzenie działa bez żadnego problemu i jest w miarę szybkie. Zaraz zobaczymy, jak działa tuner. A jest łobuzerskie tylko. Wiesław Kot. Długo jeszcze uczyć się będziemy mogli w Europie, jak się konstruuje. Lubię sobie posłuchać tego pana, no ale jak widzicie, bez żadnego problemu odbiera nam. No długich nie będziemy szukać. No tutaj mamy problem. No to pewnie dlatego, że w piwnicy jestem. Ok. Założyć tylko tą górę, która tam jest i będzie dobrze. Mówiłem o tym Theater Dimensional. Co to jest? To jest jakiś system dźwięku dookólnego. Jest znakiem handlowym Onkyo Corporation. O Onkyo nie będę opowiadał wam, bo już wam opowiadałem przy okazji wzmacniacza A22. Powiedziałem wam, że używam go do gramofonu. Oczywiście mam specjalny przedwzmacniacz, bo w tym urządzeniu przedwzmacniacza nie ma. I trzeba zewnętrzny stosować. Dobrze. Ostateczne sprawdzenie. Aha. Ostateczne sprawdzenie nie może się odbyć, bo mamy wyłączoną wtyczkę sieciową. Otwórz mi tu ładnie. No i trzeba to... Ja tego nie lubię robić jedną ręką. Założyłem jakoś tam i dociskamy i jest great. Tak, to tak głośno chodzi. Tak głośno chodziło od samego początku. No, na tych zespołach głośnikowych nie będzie słychać. Urządzenie tego typu, jak ten DVD Amplituner, wcześniej występował w postaci CD receivera. DVD, nasze CD Amplitunera, a to urządzenie jest następcą, spadkobiercą zintegrowanych urządzeń tego typu z ubiegłego stulecia, gdzie napęd CD występował w tej postaci. Tak, napęd, o, bo tam coś się dzieje, zamiast CD, ponieważ wtedy jeszcze nie występowało. Występował gramofon, jest tu jeszcze magnetofon jako źródło dźwięku, tuner, no i takie urządzenia jak to zostały zastąpione urządzeniami tego typu. No i są one z pewnością lepsze niż urządzenia tego typu. Chociaż na to akurat nie narzekam, to jest fajna wieżyczka. Trochę ma wysoki poziom szumu, ale działa dosyć dobrze. Niebawem wyjmę te zaciski, ale jak widzicie, wyjście cyfrowe działa. Gdzie mam gramofon? Tu chyba. Tak, gramofon też działa. Na drugich głośnikach też. Tylko że na tych telefunkenach trochę jaskrawo to brzmi. To wzruszający Tuner. Moment. Słyszeć tyle interpretacji ciekawych młodych teraz ludzi, ale też i uwiecznienia pracy swojego męża. Regulacji barwy podchodzi. Dźwięku, znaczy wpływ regulacji barwy dźwięku na głos speakera radiowego. Szkoda, że nie można tego puścić dłużej. Także wzmacniacz tutaj działa w
miarę poprawnie. Reszta jest świetna, jeżeli chodzi o ten odtwarzacz jako DVD, jako CD. Bardzo ładnie to się komponuje z takim zespołem głośnikowym, którego używam na co dzień. No, gramofon to wiadomo, tam ma przedwzmacniacz. Trzymajcie się! Chciałem pokazać wam coś, z czego jestem dumny. To jest owoc drzewa, które ma 2 lata u mnie. Było zasadzone 2 lata temu i już wydało owoc. 4 owoce były. Cieszę się, to jest konfederacja. Tak się nazywa ta grusza. Rozebrałem prędkościomierz w swoim samochodzie, ponieważ mam z nim problem. Jak przejdzie przez 120, to schowa mi się z tej strony. A problemem jest ta płytka. Tu, gdzie są te styki, są zimne luty. I to jest problem tego samochodu. Polutuję, złożę i sprawdzę, czy będzie chodziło. No i pomontowałem. Jestem na terenie mojego zakładu pracy, więc mogę sprawdzić sobie. Działa bezproblemowo. Co było powodem uszkodzenia? Powodem uszkodzenia były najprawdopodobniej wstrząsy panujące w tym samochodzie. No, samochód ma 25 lat. Może też zachodzić pytanie, dlaczego takim starociem jeżdżę. Po prostu lubię go. Mógłbym kupić inną Hondę, ale akurat ten samochód lubię. Wystarczyło polutować. Znaczy, trzeba było rozebrać cały licznik. A żeby rozebrać licznik, zatrzymajmy się. Tutaj są 4 śruby. Pod tym włącznikiem też są śruby. W związku z czym trzeba zdjąć ten ozdobny panel. Następnie są 3 śruby. I tu. Tu do góry, tu 2. Do odkręcenia licznika trzeba wyjąć licznik, z klipsami odpiąć obudowę i macie dostęp do elektroniki. Ale nie trzeba w ogóle wyjmować tego czarnego, tej pleksji, tego czarnego elementu i tej pleksji, bowiem polutować można już. Nie, nie można. Trzeba zdjąć. Teraz mi się przypomniało, że trzeba to zdjąć, ponieważ trzeba wyjąć cały ten licznik, czyli odkręcić tam 4 śruby, wyjąć cały licznik i w ten czas będziecie mogli polutować sobie to gniazdo. No taka wskazówka, gdybyście mieli problem z licznikiem w Hondzie Civic 6. generacji. Na razie.